Jest czwartek, 24 sierpnia. Święto świętego Bartłomieja, apostoła. Uświadom sobie, że znajdujesz się w obecności Jezusa. On jest przy tobie i chce spotkać się z tobą. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Bywa, że na różnych etapach naszego życia pojawia się ktoś, kto wskazuje nam Jezusa. Uświadamia nam to, że potrzebujemy świadków wiary. Dlatego spójrz na swoje życie i zastanów się, kto tobie wskazał Jezusa. Kto przyprowadził cię do Niego?
Natanael ze zdziwieniem reaguje na słowa Jezusa i pyta: skąd mnie znasz? Może to być zachęta do uświadomienia sobie, że Jezus zna też ciebie. Jakie uczucia i myśli pojawiają się w tobie, kiedy się nad tym zastanawiasz? Co czujesz, gdy myślisz o tym, że Jezus zna ciebie lepiej niż ty sam? Pan Jezus zapewnia Natanaela, że zobaczy jeszcze większe rzeczy. To zapewnienie jest skierowane do każdego, kto staje się Jego uczniem. On zaprasza nas do współpracy ze sobą, a ponieważ nas zna, wie, do czego najlepiej nas zaangażować. A może masz już doświadczenie tych wielkich rzeczy? Pomyśl o wydarzeniach ze swojego życia. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Niech twój dialog z Jezusem trwa jeszcze chwilę. Porozmawiaj z Nim o osobach, które cię otaczają, oraz o dobrych rzeczach, które ostatnio
wydarzyły się w Twoim życiu. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.